Witam serdecznie Was wszystkich na ważnym dla nas spotkaniu. Dzisiaj, jak wiecie, mamy pewien taki poważny wewnętrzny powód, aby ze sobą rozmawiać i żeby podjąć decyzję. O tym w drugiej części naszego spotkania, bo te wewnętrzne sprawy, ważne z punktu widzenia naszego środowiska, to nie jest jednak coś, czym żyją nasi wyborcy. To jest nasza robota codzienna, codzienne obowiązki. Ale nasze wyborczynie i nasi wyborcy czekają dzisiaj na ważne komunikaty. Nie takie, które dotyczą naszych wewnętrznych spraw, ale które dotyczą ich życia, ich praw, ich nadziei, czasami ich złości. Jesteśmy na początku, ciągle na początku tej trudnej drogi. Niektórzy zauważają, że trudniejszej drogi niż się śniło filozofom. Ja jestem ciągle zdecydowanym optymistą. Może właśnie dlatego, że udało się w tych pierwszych tygodniach uzyskać dużo w warunkach ekstremalnie trudnych. Nie jestem tutaj dziś po to, żeby Was i całą Polskę przekonywać do naszych sukcesów. Ludzie mają swoje oczy, swój rozum, swoje serca i dobrze wiedzą, czego od nas oczekiwali i dobrze wiedzą, najlepiej wiedzą, na jaką ocenę zasłużyliśmy po tych pierwszych tygodniach rządów. I żadne tłumaczenie. Ja szczerze powiedziawszy mógłbym dzisiaj pewnie dobre 2 godziny opowiadać o tych wszystkich barierach, pułapkach, polach minowych, złej woli ze strony naszych poprzedników, trudności, jakie stwarza zastany układ władzy, tego bagna korupcji i bałaganu, który czyścimy i naprawdę 24 godziny to jest za mało czasu na dobę, żeby uporać się z tym, czym właściwie trudno się chwalić, bo wiecie, sprzątanie to nie jest nic takiego, co może być jakimś efektownym spotem wyborczym, bo a to sprzątanie po naszych poprzednikach przypomina rzeczywiście wysiłek Heraklesa. Nie mamy kompleksów, ale jednak znamy swoje ograniczenia, więc mówiąc krótko, dzisiaj chciałbym, żebyśmy, nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj szczególnie, także dlatego, że dzisiaj jest Dzień Kobiet i zaraz do tego wrócę, żebyśmy traktowali tak jak zawsze, ale dzisiaj ze szczególnym skupieniem bardzo poważnie tych, którzy na nas głosowali, tych, którzy wiążą z nami nadzieję, tych, którzy patrzą może nieufnie, bo nie byliśmy nigdy ich pierwszym wyborem, ale zastanawiają się, że może warto jednak oddać w nasze ręce na dłuższy czas losy ojczyzny. Nie macie prawa, ja nie mam prawa i wy nie macie prawa ani przez chwilę zachłysnąć się sondażami, które pokazują, że Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska, że staliśmy się liderami w oczach opinii publicznej tej politycznej sceny. Jak wiecie, łaska pańska, a naszym panem są wyborczynie i wyborcy, na pstrym koniu jeździ, więc traktujcie to jako zachętę, ale proszę, żebyście zobaczyli w tych sondażach i jak patrzycie ludziom w oczy, żebyście zobaczyli, co mają w oczach. W tym jest ciągle duża nadzieja, ale w tym są także sygnały ostrzeżenia. Jeśli nie dacie rady, mówią nam to codziennie. Jeśli zawiedziecie, szczególnie w tych podstawowych kwestiach, to bardzo szybko z tego konia spadniecie. Mówię o tym, bo jestem pod wrażeniem, wiecie, nie tego, co jest taką codzienną harówą. Nie narzekam, zdecydowałem się być premierem, więc trudno mi narzekać na to, że rzeczywiście od rana do wieczora muszę zajmować się problemami, o których nie sądziłem, że staną się absolutnie priorytetowe z punktu widzenia interesów kraju. I tutaj protesty rolników, demonstracje, blokady, konsekwencje wojny na Ukrainie. No nie muszę Wam wymieniać tych wszystkich spraw, które każdego dnia każą nam w najwyższym skupieniu szukać rozwiązań dla tych problemów. Ale dzisiaj chcę o jednym z nich powiedzieć bardzo otwarcie i bardzo poważnie. Nie chcę w żadnym wypadku, aby 8 marca tu na tej sali zamienił się
wiecie, w takie radosne, infantylne uśmiechy, składania życzeń, goździki, talony na rajstopy. Moje pokolenie wie, o czym mówię. My dzisiaj jesteśmy wszyscy pod wrażeniem tej debaty, która znowu rozgorzała w Polsce i debaty dotyczącej, my tak uważamy, praw kobiet, a właściwie powiedziałbym praw człowieka, podstawowych praw obywatelskich, praw ludzkich, w tym prawa kobiety do decydowania o swoim ciele, o swoim macierzyństwie. I mamy przecież poczucie, że tutaj oczekiwania były jednoznaczne, tak jak nasze zapowiedzi były jednoznaczne. Chcę jeszcze raz to podkreślić. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, ja osobiście będziemy konsekwentnie i stanowczo zmierzać do uchwalenia ustawy, która zapewni polskim kobietom możliwość decydowania o swoim ciele, o swoim zdrowiu, o swojej wolności, o macierzyństwie, a więc tej ustawy, w której legalna i bezpieczna terminacja ciąży będzie naszym prawem. I chcę też wyraźnie powiedzieć, że ja osobiście nie znajduję mocnych argumentów ze strony tych, myślę tu o naszych koalicjantach, którzy wydają się jakby konsekwentnie przekonywać wszystkich, że kwestia praw kobiet to jest coś, co można negocjować, na czym można tygodniami, miesiącami debatować albo poddawać referendum. Fundamentalnych praw, a kwestia, o której dzisiaj znowu Polska dyskutuje, to jest kwestia, która nie dotyczy poglądów każdej czy każdego z nas konkretnie na aborcję. W moim przypadku ten pogląd ewoluował. Ja nie jestem radykalny w tych poglądach i myślę, że każdy przyzwoity człowiek, który przeszedł taką drogę jak ja, pewnie gdzieś tam ma w głowie zawsze jakieś znaki zapytania, wątpliwości, ale co do jednej rzeczy ja nie mam żadnej wątpliwości. I będę do tego namawiał także partnerów z koalicji rządzącej. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to nie ja, ale polska kobieta ma więcej praw w decydowaniu o tych kwestiach. Bo tak naprawdę to nie jest kwestia przekonań filozoficznych, życiowych, religijnych, tego czy innego faceta w Polsce. To jest kwestia tego, czy człowiek, w tym przypadku polska kobieta, może o sobie decydować, czy on o jej losach będzie decydował ktoś inny. I jak zawsze niestety w czasie tych potyczek, to jest z reguły mężczyzna. Z reguły jakichś takich twardych, wyrazistych poglądach, które nie są podzielane przez wszystkich. Więc ja jeszcze raz zwrócę się, może właśnie dlatego, może mam jakiś taki szczególny mandat, to nie jest silny, ale jest taki dość przekonujący, że ja sam nikomu nie chcę narzucać swoich poglądów. I jeszcze raz zwracam się do wszystkich naszych partnerów. Macie prawo trwać przy swoich poglądach. Mówiliście o nich otwarcie, mniej czy bardziej otwarcie w czasie kampanii. Ale to was nie zwalnia z obowiązku. To jest taka elementarna przyzwoitość. Przynajmniej tak powinno być w koalicji 15 października, że nie będziecie narzucać poglądów i konsekwencji swoich poglądów innym, którzy mają inne poglądy i chcą o sobie decydować. Tu chcę powiedzieć o rzeczy bardzo konkretnej. Osoby najbardziej zainteresowane będą być może też zainteresowane tymi rozwiązaniami, o których zaraz powiem. Ja się czuję odpowiedzialny oczywiście za koalicję rządzącą i nikt mnie nie namówi, nawet po tych dniach wielkich sporów i emocji w sali sejmowej w sprawie aborcji, i które wstrząsnęły trochę koalicją 15 października, mnie nikt nie namówi, żebym tę czy inną sytuację wykorzystał na konfliktowanie w obozie 15 października. Czuję się odpowiedzialny jako premier, jako lider największej partii koalicyjnej za całość tego projektu. Więc nie jest to w żaden sposób ani złośliwość, ani atak w stronę naszych partnerów. Ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, żeby nie było tu wątpliwości.
i żeby nikt nie miał złudzeń. Mówię o rządzących, żeby nikt nie miał złudzeń co do tego, że propozycje, i one od wielu tygodni funkcjonują w obiegu publicznym, propozycje trzeciej drogi o tym, że ustawowo przywrócą kompromis sprzed wyroku tak zwanego Trybunału Pani Przyłębskiej, to jest argumentacja nie fair. Nie trzeba przywracać żadnego kompromisu mocą jakiejś ustawy, bo wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zmienił prawa w Polsce. My wiemy, i chcę tu bardzo wyraźnie to podkreślić, my wiemy, że kompromis aborcyjny to nie jest coś, o co dzisiaj chodzi polskim kobietom. Przynajmniej większości polskich kobiet, no, o tym przekonują nasze spotkania, setki, tysiące rozmów i także badania opinii publicznej. Ale warto dzisiaj, skoro trochę czasu nam zajmie jeszcze zmiana stanu prawnego w Polsce, żeby ten stan prawny, który jest dzisiaj, nie był obarczony konsekwencjami tego pseudowyroku Trybunału Pani Przyłębskiej. W ramach prawa, które dzisiaj także obowiązuje, my, ja do tego się zobowiązuję dzisiaj tutaj przed wami, my musimy i zmienimy z dnia na dzień praktykę postępowania tak, aby mimo niezadowalającego stanu prawnego ten wyrok Przyłębskiej nie ciążył na życiu i bezpieczeństwie polskich kobiet. Zgodnie z polskim prawem są trzy przesłanki, jeśli chodzi o terminację ciąży, mówimy o terminacji zgodnej z prawem. To jest, jeśli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jeśli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. I trzecia przesłanka, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. I tu się nic nie zmieniło. Te przepisy nadal obowiązują. Problem polega na tym, że zarówno przed, ale przede wszystkim po wyroku Trybunału Pani Przyłębskiej praktyka, a więc ucieczka od odpowiedzialności, przekierowanie uwagi prokuratury nie na ochronę życia i zdrowia kobiety, tylko na budowaniu nastroju niepewności i lęku lekarzy, że jeśli będą ratowali życie i zdrowie kobiety, to będą odpowiadali karnie za to. To spowodowało, że chociaż przepisy się nie zmieniły, to czas dzisiejszy dla kobiety zagrożonej z różnych powodów w czasie ciąży, że ten los jest bez porównania gorszy niż przed tym wyrokiem Trybunału Przyłębskiej. I dlatego to się skończy. Ja się zwróciłem do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i do pani minister zdrowia, aby przedstawili odpowiednim instytucjom i osobom wytyczne, zgodnie z którymi na przykład w przypadku odmowy uzasadnionej terminacji ciąży szpital straci kontrakt z NFZ w zakresie ginekologii, jeśli bez wyraźnego uzasadnienia odmówi terminacji ciąży i sprowadzi przez to zagrożenie na zdrowie i życie kobiety. Klauzula sumienia nie może w żadnym wypadku zastąpić tego oczywistego obowiązku, który jest pierwszym obowiązkiem każdego lekarza, a więc kiedy trzeba ratować życie i zdrowie kobiety, klauzula sumienia nie może być uzasadnieniem odstąpienia od czynności, które ratują życie lub zdrowie kobiety. Będziemy oczekiwali od konsultanta krajowego do spraw ginekologii i konsultantów wojewódzkich kontrolę wszystkich klauzul sumienia i
każda odmowa wykonania zabiegu, będzie zgłaszana z urzędu do prokuratury. Od dzisiaj prokuratura będzie zobowiązana do badania, dlaczego ktoś naraził życie i zdrowie kobiety, a nie dlaczego ktoś zdecydował się na ratowanie zdrowia lub życia kobiety. I dlatego będę oczekiwał, aby prokurator generalny wszczynał z urzędu śledztwo w sprawie każdego przypadku odmowy, niezależnie od tego, czy konsekwencje tej odmowy będą tragiczne, czy nie. Będziemy także oczekiwali większej aktywności od Rzecznika Praw Pacjenta. Chodzi tutaj także o akcję informacyjną w szpitalach i o szpitalach, tak aby opinia publiczna, osoby zainteresowane wiedziały, jaka jakość opieki, jakie gwarancje bezpiecznej opieki czekają ich w danym szpitalu. To także powinno przynieść ulgę tym, którzy dzisiaj cierpią, tym kobietom, które dzisiaj się boją, tym kobietom, które myślą o tym czasami, czy nie spotka ich los, tych najbardziej tragicznie doświadczonych, tym okrutnym, nawet nie prawem. Prawo jest w Polsce niedoskonałe, ale praktyka pod rządami PiS-u, praktyka okazała się okrutna. To praktyka zdemoralizowała niektórych lekarzy. To praktyka nauczyła tysiące ludzi ucieczki od odpowiedzialności. I to zmienimy niezależnie od tego, które ustawy w końcu znajdą aprobatę większości w Sejmie. I chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że nie będziemy tutaj czekać na zgodę czy brak zgody opozycji, prezydenta czy nawet naszych koalicjantów. Znaczy te decyzje wprowadzimy mocą decyzji premiera, odpowiednich ministrów i odpowiednich instytucji. I chcę też bardzo wyraźnie Państwu tutaj powiedzieć, że to w żaden sposób nie zastępuje problemu numer jeden. To, o czym mówię, to nie jest przywrócenie prawa i godności polskiej kobiecie, która chce decydować o swoim życiu bez tego pseudoparasala ochronnego najczęściej mężczyzn, czy to będą prokuratorzy, czy to będą politycy, czy księża. I więc proszę, żebyście to zrozumieli, żebyście innym ludziom także tłumaczyli w Polsce. To nie jest zamiast. My i tak będziemy zmierzali wszystkimi dostępnymi krokami do zmiany prawa w Polsce. To jest ten, i to nie jest żaden pierwszy krok, to jest nasz obowiązek, aby maksymalnie ułatwić, maksymalnie na tyle, na ile te ramy prawne pozwalają, przywrócić poczucie bezpieczeństwa i godności polskiej kobiecie, ale nie zamiast. I mam nadzieję, że tak czy inaczej doczekamy również zmiany prawa, a nie tylko zmiany praktyki. I ja też nazwę rzecz po imieniu. Znacie kalendarz wyborczy. Wiecie, że pewne możliwości legislacyjne zwiększą się za kilkanaście miesięcy. Ja jestem o tym głęboko przekonany. Ja dzisiaj nie prowadzę tu kampanii prezydenckiej dla osób zainteresowanych. Lub nie. Ale zarówno dziś, jak i za miesiąc i za rok, jeśli przez rok nie uzyskamy większości w parlamencie na rzecz tych ustaw, w Polsce już nikt, ani jedna osoba, ani jedna kobieta, ani jeden mężczyzna nie będą mieli wątpliwości, gdzie jest szansa, aby to prawo się zmieniło. Gdzie jest szansa na to, aby polska kobieta mogła, w jakich głosach, w jakich propozycjach widać będzie te szanse, żeby polska kobieta mogła sobie decydować, a gdzie te szanse mogą być pogrzebane. Nie chcę tutaj nikogo z naszych partnerów straszyć, ale to jest ostatni moment i żeby nie mieli złudzeń, to jest ostatni moment, w którym polskie kobiety w którym polskie kobiety wybiorą kogoś, chociaż w tej sprawie ma inny pogląd niż one.
ja sam do tego gorąco namawiam, żeby to stało się, żeby nie było już takich rozczarowań, jakie w ostatnich godzinach no, jest aż namacalne. No przecież wiecie, jak smutne, rozżalone, wściekłe są kobiety dzisiaj w Polsce. Żeby już nie było więcej tego typu rozczarowania. Żebyśmy wszyscy bez wyjątku mówili uczciwie, prostym językiem, o co nam chodzi i żeby wszyscy odbiorcy naszych komunikatów mieli naprawdę oczy i uszy szeroko otwarte, żeby już nikt, szczególnie rządzący, politycy, ale też wyborcy, żeby już nikt nigdy nie zrobił błędu, który spowoduje, że tak ważne sprawy jak prawa kobiet, prawa człowieka w Polsce były znowu wkładane w nawias. Przepraszam, że tak długo, ale wiecie, to mi tak leżało na sercu. Zastanawialiśmy się, no, wybory samorządowe, wiadomo, premier, szef partii, mam zagrzewać do boju, ale wiecie, jak są takie bardzo poważne sprawy, to trzeba bardzo poważnie i od serca nazywać rzeczy po imieniu i źle bym się czuł, gdybyśmy udawali dzisiaj, że mamy akademię ku czci czy na cześć. Nie, dzisiaj też mamy obowiązek mówić bardzo, bardzo serio. Cieszę się, przystępujemy po wystąpieniach, które są jeszcze przed nami, także do tej części formalnej. Ja chcę tylko wszystkich tutaj zapewnić, też dlatego, że tej roboty jest tyle, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy zmieniali zwycięską drużynę. Nie, żebym ciągle myślał tylko o tym zwycięstwie, bo przed nami jest dużo wyższe szczyty do zdobycia, dużo trudniejsze góry. Ale byłoby czymś nieodpowiedzialnym, gdybym ja proponował, że zmieniamy ten skład, który 15 października dokonał rzeczy, wydawało się niemożliwej i od którego to składu ja oczekuję, żebyście wygrali jeszcze poważniejszą grę, jeszcze poważniejszy mecz. Nie dla własnej satysfakcji, tylko dlatego, że Polska tego od was oczekuję. Także będę rekomendował całej mojej drużynie, aby dalej ciągnęła ten wóz. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Wszystkiego dobrego.